Hej, z tej strony Sonia, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was dziś na film z Londynu. Będzie to wyjątkowy vlog, ponieważ mój urodzinowy. Będziemy nie tylko w centrum Londynu, ale będziemy również w Richmond, śladami Teda Lasso. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, zostawcie łapkę w górę i lecimy. Zaczynamy dzisiejszego vloga, prawie już urodzinowego. Urodziny mam jutro, więc jeszcze parę godzin. Jesteśmy pod naszym hotelem, nazywa się The Londoner. W bardzo turystycznym miejscu, bo jesteśmy przy Leicester Square. Tu zobaczcie, jest właśnie ten taki słynny placyk. Jak oglądaliście nasze filmy z zeszłego roku z Londynu, to tutaj wtedy była premiera Baz Astrala, bo tutaj w ogóle wokół są teatry, tutaj można iść na musical, ale tak naprawdę wystarczy pójść uliczkę dalej. Jest Chinatown, w ogóle tutaj jest właśnie Soho, blisko jest Carnaby Street, taka też zakupowa ulica. I tutaj tak naprawdę bardzo, bardzo dużo się wokół dzieje, ale tutaj właśnie Leicester Square, to tutaj zawsze jest bardzo, bardzo dużo ludzi. Ale nam się podoba. My w zeszłym roku spaliśmy bliżej Tower, bliżej właśnie tam już tutaj tereny takie nad rzeką, ale teraz stwierdziliśmy, że chcemy być właśnie tutaj w centrum i jesteśmy na razie zadowoleni. Od rana do wieczora tu się coś dzieje, jakieś występy na żywo, grajkowie uliczni. Tutaj w ogóle w tej kasie tutaj można kupić bilety na musicale, więc wiecie, trochę czujemy się tak, jakbyśmy byli właśnie gdzieś w okolicach Times Square w Nowym Jorku. Taki tu jest trochę klimacik. Dzień dobry, ja mam na imię Maciej, też jestem w Londynie. Jak się cieszysz z kolejnego pobytu w Londynie? Bardzo, nawet bardziej niż z tego pierwszego. Podobało mi się w Londynie ostatnim razem, ale jak już zobaczyłem, jak Londyn wygląda, to stwierdziłem, że podoba mi się bardziej i chciałbym tutaj wrócić. I teraz taka ważna informacja. W zeszłym roku ja nagrałam kilka filmów z Londynu, które były takim przewodnikiem i bardzo, myślę, takimi fajnymi vlogami dotyczącymi zwiedzania miasta. W tych vlogach nie będziemy robić tego, nie będziemy powtarzać, nie będziemy, wiecie, w tych muzeach, co byliśmy, czy tam nie będziemy na przykład pod Pałacem Buckingham, na Zmianie Warty i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że wszystkich ciekawych, którzy już pierwszy raz jedą do Londynu, odsyłam właśnie do tych vlogów z zeszłego roku. Też był bardzo fajny vlog z naszego zwiedzania Warner Bros. Harry Potter Studio, więc to może być też dla Was bardzo ciekawe. Co się zmieniło od naszego pobytu w Londynie tego zeszłorocznego? No na przykład zmienił się władca, teraz jest królem Karol, który wtedy był jeszcze księciem Karolem, teraz jest królem, bo oczywiście rok temu zmarła królowa Elżbieta II, teraz w ogóle zresztą właśnie przypada rocznica jej śmierci. Przy Leicester Square możecie się pobawić i poszukać różnych znanych postaci związanych z filmami, z bajkami angielskimi. I zobaczcie, tutaj jest Miss Paddington. Można sobie z nim zrobić zdjęcie, można go poklepać po główce. Zawsze ktoś obok niego siedzi, bo jest bardzo popularny tutaj. A zobaczcie, tutaj jest Jaś Fasola, siedzi sobie na ławce. A tutaj mamy Mary Poppins, która w ogóle właśnie jest teraz myta przez pana. No i widzicie, tu zawsze się odbywają jakieś występy, eventy. Jest dużo ludzi, a tam już zmierzamy. Bo kto tam jest? Harry Potter. Tam jest Harry Potter. No i oczywiście nie mogło zabraknąć Harry'ego Pottera na miotle. A tutaj za mną też jest Indiana Jones. Tych postaci jest tutaj więcej, więc jak będziecie w tej okolicy przy Leicester Square, to możecie się pobawić, poszukać wszystkich postaci. O, zobaczcie, tutaj przechodzimy właśnie obok Chinatown. Chinatown w Londynie jest takie dużo bardziej spokojniejsze, wydaje mi się, niż w Nowym Jorku. Fajnie wygląda, pełne takich lampionów, dużo tutaj oczywiście azjatyckich restauracji, więc też myślę, że warto sobie tutaj po Chinatown trochę pochodzić, może coś dobrego zjeść. No słuchajcie, skoro vlog urodzinowy, to muszą być prezenty, tym razem prezenty od siebie. Dla mnie. W zeszłym roku, jak byłam w Londynie, to pokazywałam Wam ten sklep Mina Lima, zresztą też w Nowym Jorku o nim wspominałam, w ogóle gdziekolwiek nie jestem i gdzie był jakiś sklep z Harrym Potterem, bo to jest oczywiście sklep, w którym można kupić różne rzeczy projektu duetu Mina Lima, czyli grafików, graphic designerów, którzy odpowiadali za wiele projektów serii filmów Harry Potter. Jeżeli widzicie okładki książek, mapy Huntsfotów, te takie słynne plakaty na przykład z Siriusem Blackiem, to wszystko projektowali właśnie oni i tu wiele z tych projektów można kupić, czy różne książki, kartki, plakaty i tak dalej. I oni też słyną z tego, że wydają swoją własną wersję książek o Harry Potterze. No i ja zawsze tak na nie patrzyłam, zawsze je w różnych sklepach oglądałam, ale nigdy ich nie kupiłam. Aż do dziś. Kupiłam sobie dwie części, bo tylko dwie części na razie wyszły, ale już się pytałam pana w sklepie i ma wyjść trzecia, zresztą zaraz na jesień wychodzi trzecia część. I ja stwierdziłam, że będę sobie te części tak po kolei, na przykład średnio raz na rok, może tak wyjdzie, kupować, albo raz nawet na dwa lata, bo my byliśmy w zeszłym roku, to były tylko te dwie i zobaczcie, dopiero teraz wychodzi trzecia. No i tak myślę, że taka fajna, bardzo kolekcjonerska może być z tego edycja. Nikomu nie dam tego dotknąć. Trzeba będzie mieć czyste ręce, żeby dotknąć tych książek. Na te książki
książki są, słuchajcie, totalnie przepiękne. Idziemy teraz do hotelu je zanieść i pokażę wam, jak wyglądają. No i zobaczcie, przyszliśmy do hotelu zostawić te moje skarby, prezenty, żeby nic im się nie stało, ale zaraz wychodzimy. No i tutaj mamy The Book Belongs To, no oczywiście do mnie, będzie tu to napisane. Sonics? Sonics. No i tu mamy część pierwszą, czyli kamień filozoficzny. No i tak pokażę wam parę przykładowych stron, jak tu jest to zrobione. No jeżeli mamy więcej tekstu, to to wygląda na przykład tak, ale mamy też takie elementy różne, ruchome, jak w takiej książce dla dzieci, ale wiecie, kto by się przejmował, że to jest jak dla dzieci. Tu na przykład portret grubej damy, no jest to naprawdę przepięknie zrobione. Szachy czarodziejów, o tutaj jest jakieś piękne rysunki zakazanego lasu. No więc to jest ta część, kamień filozoficzny, a tutaj mamy komnatę tajemnic. I też się tutaj dzieje, o, bijąca wierzba, portrety, zobaczcie, można ruszać. I to jest tak, z jednej strony jest to fajne, że dla dzieci, ale z drugiej bym się bała, że się zniszczy, nie? Więc to jest takie dla dużych dzieci, którzy myślę już, no, będą o te książki dbać, bo naprawdę jest to, no jest to takie małe dzieło sztuki, można powiedzieć, jak się patrzy na to, jak to jest zrobione. Więc dla dzieci super sprawa, ale na pewno dla takich już troszkę starszych. Więc tak, to trafia do mojej kolekcji. A myślę, że właśnie następnym razem przy okazji, jak będę gdzieś w takim sklepie, to sobie kupię część trzecią. I kupiłam jeszcze taki zestaw listów do Hogwartu, bo w ogóle tak się teraz składa, że mój sześciak kończy 11 lat, czyli tyle, ile się dostaje, jak się idzie do Hogwartu, więc też myślę, że na urodziny mu zrobię jakiś taki prezent, że właśnie wypiszę mu list, ale że tu jest więcej tych listów, to będzie też może kiedyś dla kogoś w prezencie. Ja bym chciał dostać taki list. Sama sobie kupiłam kartkę, ale powiedziałam Maćkowi, żeby mi ją wypisał i powiedział, że jutro mi da. Oczywiście jest to kartka z Tedem Lasse, jak zobaczyłam, stwierdziłam, że ją chcę. Więc Misiu, jutro proszę mi wypisać jakieś ładne życzenia. Będę miała chociaż niespodziankę. Ja teraz mam obsesję na punkcie Teda Lasso, w sensie teraz, już od paru miesięcy, jak obejrzałam Teda Lasso, moja obsesja się zaczęła. No i tak trwa, a przez to, że teraz dużo moich znajomych ma urodziny we wrześniu, to kupiłam jeszcze 3 kartki. Kartka z Pedro Pascal, ona chyba trafi do Ewy, tak coś czuję, bo to jest taki nasz inside joke trochę z Pedro Pascalem. I jeszcze kupiłam 2, jedna mnie bardzo rozbawiła. You are now too old to date Leo, sorry. Oczywiście to nawiązuje do żartu, że Leonardo DiCaprio zawsze ma dziewczyn do 25 chyba czy 6 roku życia, więc no niestety tutaj my to już parę lat jesteśmy po tej granicy. No i jeszcze taka z Harrym Stylesem, więc te kartki również trafią w jakieś dobre, urodzinowe ręce. Z okazji tego, że w Londynie panują teraz straszne upały, akurat trafiliśmy na tydzień fali upałów, to zachciało nam się lodów, a rok temu, jak byłam z moimi siostrami w Nowym Jorku, to właśnie w ten dzień byłyśmy na Chinatown i właśnie też jedłyśmy lody tajaki. To są właśnie takie lody ryby, czyli lody w takim wafelku rybnym, ale to jest tak naprawdę trochę taka konsystencja jak gofr. Te są trochę gorsze niż te nowojorskie, ale też są spoko. To są lody z zielonej herbaty. Tu w okolicach Leicester Square, właśnie Covent Garden, znajdziecie dużo uliczek ze sklepami, więc jeżeli na zakupy, to tutaj. Ja zresztą też dzisiaj trochę tutaj po sklepach buszowałam. Dużo vintage shopów, dużo sklepów znanych marek, ale też jakichś takich lumpeksów. Tu weszliśmy teraz w taką uliczkę, która się nazywa Cecil Court i tutaj zobaczcie, jest tabliczka, że Cecil Court stał się takim sercem takich początków brytyjskiego przemysłu filmowego, a tutaj teraz są różne księgarnie, galerie sztuki. A zobaczcie, tutaj śmieszna sprawa. Ludzie mówią, że ta ulica była inspiracją dla Harry'ego Pottera. I tutaj taka karteczka. Harry Potter nie ma nic wspólnego z tą ulicą. Nie była to inspiracja dla J.K. Rowling. Nawet jest to informacja z Forbesa. Poproście swoich przewodników o zwrot pieniędzy. A zobaczcie, teraz wchodzimy w taką uliczkę Goodwin's Court. I ona trochę jest właśnie jak takie wejście na ulicę pokątną. Fajny tu klimacik, nie? No myślę, słuchajcie, że Goodwin's Alley to fajna właśnie taka uliczka, żeby tutaj wejść. Właśnie chciałam wam pokazać kilka takich uliczek i miejsc w tym takim centrum Londynu, które jest przepełnione jakimiś tutaj wokół, wiecie, sieciówkami, pełno ludzi, głośno, właśnie takie trochę Times Square, Chinatown i tak dalej. A tutaj mamy takie też fajne, klimatyczne uliczki, trochę jakbyśmy byli w jakiejś opowieści Dickensa, a trochę właśnie klimat Harry'ego Pottera.
jeżeli szukacie kolejnego uroczego zakątka w tej okolicy, to musicie odwiedzić Nils Yard. To jest taka naprawdę bardzo kolorowa, urocza uliczka, a myślę, że nie każdy do niej trafi, bo jest trochę ukryta. I tutaj też są jakieś kawiarnie, knajpki, bardzo ładna tutaj zabudowa. Teraz już jest wieczór, więc jest trochę inny klimat tutaj niż w ciągu dnia. Myślę, że wieczorem tutaj niedługo się rozpalą lampeczki, bo teraz dopiero co zrobiło się ciemno i naprawdę panuje tutaj bardzo fajna taka atmosfera, można powiedzieć romantyczna, jakbyśmy nagle znaleźli się właśnie w jakimś takim małym miasteczku. Teraz przez przypadek trafiliśmy na market taki jedzeniowy, taki food court, Seven Dials Market. W ogóle jesteśmy tu pierwszy raz. Przy samym wejściu już widzimy dużo takich jakichś azjatyckich konceptów, jakieś takie azjatyckie deserki. Więc to jest takie fajne miejsce tutaj na mapie, którego my w ogóle wcześniej nie widzieliśmy. Nie wiemy w ogóle, czy ono nie jest czasem otwarte tylko wieczorami, dlatego go jakoś nie zauważyliśmy. Weszliśmy do fotobudki i robimy sobie zdjęcia. Gotowy? Zobaczymy, co z tego wyszło. Oto nasze zdjęcie. Będzie na pamiątkę, na lodówkę kolejna rzecz. No i mamy już kolejny dzień. Wczoraj wróciliśmy już do hotelu i dziś są moje urodziny. Które? Nie powiem. Nie, no wiadomo, które. 31. W zeszłym roku 30 w Nowym Jorku. Tym razem też nie jest źle, bo jesteśmy w Londynie, więc bardzo, bardzo się cieszę. A jak na 31-letnią nastolatkę przystało, idziemy do Muzeum Historii Naturalnej zobaczyć dinozaury. Ja kiedyś byłam w tym muzeum, jak byłam na wycieczce w Londynie, chyba jakoś w liceum. I w zeszłym roku, jak byliśmy tu z Maćkiem, to też mówiliście, żebyśmy poszli do tego muzeum, a my w końcu nie poszliśmy, mieliśmy jakieś inne atrakcje zapewnione. Więc stwierdziliśmy, że pójdziemy dziś. Jesteśmy już pod Muzeum Historii Naturalnej. W ogóle jesteśmy w okolicy takiej, gdzie jest dużo muzeów. Ale zobaczcie, jak ten budynek z zewnątrz przepięknie wygląda. No i wewnątrz chyba też jest bardzo ładny. Bardzo się boję. Czego? Dinozaura. On jest żywy. Niestety dość szybko uciekliśmy z Muzeum Historii Naturalnej. Zobaczyliśmy dinozaury, byliśmy jeszcze w paru innych miejscach. Tam jest tak, że są po prostu różne strefy. Jest strefa owadów, strefa ptaków, właśnie dinozaurów itd., itd. Niestety minus jest taki, dzisiaj jest sobota, bardzo dużo ludzi, totalne tłumy. Ciężko było przejść, ciężko było chodzić, się poruszać. A kolejny minus jest taki, że dzisiaj jest 30 stopni, bo tak jak wam mówiłam wczoraj w Londynie, jest wrześniowa fala upałów. No a tam w środku z tą klimatyzacją to było tak średnio. Tylko w jednej sali jak wyszliśmy, to było tak rzeczywiście czuć tą klimatyzację, więc było dość gorąco, niekomfortowo. No i ja też zapamiętałam w ogóle z tego muzeum taką salę, gdzie wisiał taki wielki płetwal błękitny. Mam nawet z tego takie zdjęcie. No i niestety ta sala była teraz niedostępna i w ogóle jeszcze jakaś jedna strefa była zamknięta, więc no wiecie, mi się wydaje, że to zależy właśnie jakie są tutaj te wystawy. No i też na pewno w jakiś dzień powszedni jest mniej ludzi. Co jeszcze chciałam dodać, że wejście do muzeum było darmowe. Jest taka możliwość takiej dotacji, po prostu można od siebie coś dać, jest to takie dobrowolne i na przykład taka sugerowana kwota to jest 5 funtów. Myślę, że fajnie zobaczyć na pewno tą strefę z dinozaurami, ale my idziemy dalej. Ja, jak Maćkowi mówiłam, jak chcę spędzić urodziny, mówię, na pewno w ciągu dnia, w te upały musimy iść do jakiegoś takiego brytyjskiego, klasycznego pubu na zimne piwko, więc może tam dotrzemy. Piechotą przyszliśmy z Muzeum Historii Naturalnej na Notting Hill, czyli chyba jedno z ulubionych moich miejsc w Londynie i w ogóle dzielnic. W zeszłym roku tutaj byliśmy, jest film, na którym zwiedzamy Notting Hill, bo ja tutaj zwiedzałam Notting Hill śladami filmu Notting Hill, bo jestem jego ogromną fanką. I w ogóle jesteśmy w tym samym pubie, co wtedy, tak się zdarzyło. Nie chcieliśmy jakoś powtarzać miejscówek, ale tu akurat było miejsce. I było tutaj w miarę chłodno, bo tak tu klimatyzacji nie ma. Ale weszliśmy chyba do dwóch pubów, takich po drodze, takich wiecie, w takim starym stylu. I tam był taki zaduch. Dzisiaj jest chyba najgorętszy dzień ever. Są właśnie 32 stopnie. Zaraz właśnie tutaj obok tego pubu są te niebieskie drzwi z Notting Hill. No a my szliśmy te parę kilometrów, żeby dotrzeć na zimne piwko. W ogóle w Londynie ta kultura picia piwa tutaj, chyba w ogóle w Wielkiej Brytanii, jest dość wysoka, dość intensywna.
aktywna, bo tak naprawdę puby są pełne ludzi i też wszędzie widzimy pod pubami, ludzie stoją na przykład po pracy, nawet w dzień tygodnia i sobie to piwko piją, więc tutaj piwo chyba myślę, że hektolitrami się leje. No i ja też miałam mega ochotę na nachosy z guacamole, nie było takich klasycznych i dostaliśmy takie, zobaczcie jak one wyglądają. Takie wielkie nachosy i one są jeszcze oblane serem, więc to jest jakaś totalna bomba. Ale wzięliśmy sobie też papryczki padron i do tego jakieś mamy dodatki, awokado, papryczki jalapeno, śmietankę i salsę. Naprawdę, po tym spacerze teraz w tym upale takie zimne piwko wjeżdża jak złoto, więc moje zdrowie. Na Notting Hill, na Portobello Road zawsze jest dużo jakichś stoisk i po prostu można tu przyjść na market, sprzedawane są starocie, sprzedawane są jakieś rękodzieło, sztuka i tak dalej. Bardzo dużo tu też sklepów, jest jeden sklep, który posłużył za księgarnię w filmie Notting Hill, mówiłam o nim właśnie w filmach z Londynu już wtedy, ale wtedy sobie nic nie kupiłam, a teraz sobie kupiłam taką torbę właśnie z Blue Door, czyli torbę z niebieskimi drzwiami z Notting Hill. Jak ktoś oglądał film, to oczywiście wie, o co chodzi, więc ja sobie teraz na zakupy będę chodzić z taką torbą. No i tutaj słuchajcie, jest tyle ludzi, po prostu chyba przez to, że jest sobota też, to tych stoisk tutaj jest jeszcze więcej, bo w ogóle nie wiem, czy w sobotę ten market właśnie nie jest taki najbardziej oblegany i nie ma najwięcej tych stoisk, ale aż ciężko się przechodzi. Ale jeżeli na przykład szukacie jakichś takich ciekawych pamiątek z Londynu albo chcecie pobuszować po vintage shopach, to właśnie tutaj na Portobello Road na pewno takie znajdziecie. O, widzicie, tak to wygląda. No właśnie typowo jak z filmu, nawet Notting Hill. Stoiska z mydłem i powidłem. Bardzo dużo sklepów z właśnie rękodziełem. Tutaj można spędzić godziny buszując. A jeszcze taka ciekawostka a propos Notting Hill i filmu Notting Hill. Kto gra główną rolę w Notting Hill? Hugh Grant. A kiedy Hugh Grant ma urodziny? Dzisiaj. Dzielimy tą datę urodzin razem z Hugh Grantem. No słuchajcie, Hugh Grant też jest panną, wrześniową panną. Chyba tego samego dnia urodziny ma też Michał Wiśniewski? Luka Modric. Luka Modric, okej. Okay. Ale dla mnie najważniejszy jest Hugh Grant. My już wróciliśmy do hotelu. Słuchajcie, dzisiaj ten upał nas pokonał. Siedzieliśmy w tym pubie chyba 2 godziny. Wyszliśmy na dwór i niestety dalej było bardzo, bardzo gorąco. Więc jak przeszliśmy się tym Notting Hill, poszliśmy do metra, w którym też po prostu już byliśmy mokrzy, jak wyszliśmy z tego metra. Tylko czekaliśmy, aż wrócimy do hotelu. I teraz się wyszykowaliśmy i idziemy na moją urodzinową kolację. Więc ja już jestem tutaj wystrojona. Dlatego ja się z wami na razie żegnam, ale jeszcze coś wam w tym vlogu na pewno pokażę. Więc my się teraz żegnamy. Pa, pa! No i zaczynamy kolejny dzień, weekend urodzinowy trwa. No słuchajcie, żeby nie było, że urodziny tylko jeden dzień. Co jest jeden dzień, to jest za mało, jak urodziny są raz w roku, więc my świętujemy moje urodziny cały weekend i z tej okazji przyjechaliśmy do Richmond, czyli coś, o czym marzyłam od paru miesięcy, śladami mojego ulubionego ostatnio serialu Ted Lasso. Wczoraj byliśmy na kolacji, wróciliśmy bardzo, bardzo późno, bo kolacja trwała kilka godzin, ale się wyspaliśmy, wsiedliśmy w metro z centrum Londynu do Richmond, to jest jakieś takie 40 minut drogi. Teraz śniadanko, no i pokażę wam Richmond śladami Teda Lasso. Słuchajcie, przyjechaliśmy do Richmond śladami Teda Lasso, ale jest tu na naszej drodze pojawił się jeszcze jeden ukochany przeze mnie serial, czyli Breaking Bad. Jesteśmy w śniadaniowni, która nazywa się Heisenberg. No i dla tych, którzy oglądali Breaking Bad, to wiadomo, że oczywiście chodzi o Waltera White'a, który miał przydomek Heisenberg. No i tutaj jest dużo nawiązań do Breaking Bad, czy na menu. W środku są też jakieś figurki, koszulki, więc tu ewidentnie ktoś jest fanem Breaking Bad, którą śniadaniownię założył. Tu na przykład mamy też takie fajne akcenty w postaci kubków Heisenberg Breakfast, więc można sobie wziąć na wynos kawkę w takim kubku. My tutaj tylko zaczynamy tak śniadaniowo, ja już dostałam swoje, mam huevos rancheros, jajeczko, awokado. Trochę pewnie więcej o jedzeniu będzie na kanale Maciej Je. My wcinamy i lecimy dalej. No i jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy w miejscu, do którego specjalnie tutaj do Richmond przyjechaliśmy. Ja w ogóle mam nawet koszulkę z Tedem, z napisem Believe, koszulka prawdziwej fanki. W ogóle wyglądam jak taka typowa turystka, ponieważ chodzę z moim aparatem na szyi, z telefonem i jeszcze w tej koszulce Teda Lasso, no po prostu większą turystką być nie mogłam w Richmond. Jesteśmy oczywiście w miejscu, które bardzo, bardzo często pojawiało się w serialu Ted Lasso, ponieważ Ted Lasso tutaj mieszkał i tu za nami też jest pub, do którego często przychodził, więc ten taki tutaj kolorowy skwerek z tym
tymi dwoma budkami telefonicznymi. To jest taka ikoniczna scenografia serialu, prawdziwa scenografia. Jeżeli chodzi o samego Teda Lasso, to jakoś ja w lutym, marcu nagrywałam, pamiętam, taki domowy vlog, gdzie mówiłam, że zaczęłam oglądać ten serial. No i nie wiedziałam, że aż tak bardzo go polubię. Uważam, że to jest jeden z lepszych seriali, jakie widziałam w ostatnich latach. Jest świetnie napisany, jest zabawny, wzruszający, ma wspaniałą obsadę. Dostał już dużo nagród. Główną rolę gra tam Jason Sudeikis, który jest naprawdę rewelacyjnym aktorem. Mnie ten serial właśnie kupił scenariuszem, kupił mnie też wieloma odnośnikami do popkultury, do znanych filmów, do musicali. Tam naprawdę każdy odcinek można rozkładać na czynniki pierwsze. Ja nawet słuchałam takiego podcastu, w którym fani serialu tłumaczyli różne takie symbole i smaczki, które się właśnie w Tedzie Lasso pojawiły. Dla tych, co nie oglądali, sam serial opowiada historię właśnie Teda Lasso, który mieszka w Stanach, w Kansas City i jest trenerem futbolu amerykańskiego, a przez różne przypadki zrządzenia losu zostaje trenerem tutaj angielskiej drużyny piłkarskiej AFC Richmond. I tak się zaczyna jego przygoda z piłką nożną. Jeżeli nie oglądaliście, to polecam. Są 3 sezony na Apple TV i naprawdę warto. Ja się cieszę, bo właśnie w zeszłym roku, jak nagrywaliśmy filmy z Londynu, to pokazywałam różne miejsca z filmów i seriali. Wtedy Teda Lasso jeszcze nie oglądałam, więc jest coś nowego do zobaczenia. W ogóle ja jestem w szoku, ile tu jest ludzi. Jest dzisiaj kolejny dzień pięknej pogody, upalnie, więc wszyscy sobie siedzą tutaj, to się nazywa chyba ten skwerek Richmond Green, taki mały park. Ludzie siedzą tutaj na kocach, piknikują albo biorą sobie piwo tutaj z pubów i idą z nimi na trawkę. Dzieciaki biegają, psy biegają, ktoś tam obchodzi urodziny, jakieś balony. Więc dużo tutaj się dzieje. No a ten skwerek, myślę, no, stał się też również bardzo popularny, bo serial Ted Lasso też w ostatnich latach stał się bardzo, bardzo popularny. To jest jakiś sklep z ubraniami, teraz jest zamknięty, ale chyba właścicielki tego sklepu mają nawet tutaj zdjęcie z Jasonem Sudeikisem i z innymi aktorami z serialu. No a tutaj właśnie już wchodzimy w uliczkę, w której mieszkał Ted. Gdzieś tutaj miał mieszkanie. Tutaj tak samo jest sklep i chwalą się zdjęciami z aktorami z serialu. I nawet jest czapeczka Richmond z wąsami i okularami. A tutaj z tego miejsca Ted zawsze brał kawę. Tu nie ma kawiarni, tylko jest jakiś tak naprawdę sklep z empanadami. Ale fajna ta uliczka, nie? Bardzo. Zwiedzamy Richmond, przyszliśmy teraz nad rzeczkę. Zobaczcie, jakie tutaj są fajne tereny. W zeszłym roku, jak byliśmy w Londynie, ja mówię, chcę zamieszkać na Notting Hill, a teraz chcę zamieszkać w Richmond. Maciek już ma mnie dość. Ale tutaj w ogóle te tereny przyrazy też występowały w Tedzie Lasso, by the way. Jest tu super właśnie miejsce na spacer, ale też można wypożyczyć sobie łódki, kajaki, supy. Więc ludzie sobie, o, tutaj na łódeczkach pływają. Tutaj można, widzę, wypożyczyć kajaki. Więc też bardzo fajne miejsce. Naprawdę to Richmond. Super, super urocze. No zobaczcie, jak ładnie tutaj w tym Richmond, bardzo urokliwie. A tam leci samolot i w ogóle cały czas tutaj lądują samoloty, blisko jest lotnisko Heathrow. Zmieniła nam się trochę pogoda, ale to dobrze, bo było strasznie gorąco, więc już troszkę jest przyjemniej. Chodziliśmy tak po Richmond, bo na konkretną godzinę mamy rezerwację w pubie. On się nazywa The Prince's Head. W serialu inaczej się chyba nazywał. Dzisiaj jest niedziela, więc trzeba było zarezerwować stolik na konkretną godzinę, bo wszyscy Brytyjczycy przychodzą na Sunday Roast. I jak ja rezerwowałem, to najwcześniejsza możliwa dostępna godzina to była 15.45, a robiłem to, nie wiem, 3 tygodnie temu, 4 tygodnie temu. Także widzicie. No to jest w każdym pubie, gdzie faktycznie mają całkiem smaczne Sunday Roast, taka sytuacja. A co to jest Sunday Roast? Sunday Roast to jest taki niedzielny obiadek. Pieczeń, wołowa, ale niekoniecznie wołowa, może być z innego mięsa, no i do tego dodatki. No i tutaj jest ten pub, on w serialu nazywał się Queen and Anchor, z tego co kojarzę. No i my wchodzimy do środka, mieliśmy właśnie rezerwację. Zobaczymy, jak to tam wszystko wygląda. No słuchajcie, usiedliśmy w końcu. Pub jest pełny, pełno ludzi. Dostaliśmy właśnie jedzenie. Wielkie Sunday Roast, którym się zaraz podzielimy. Mamy też piwko, Guinnessa. Jeżeli chodzi o pub, to jego wnętrze nie jest takie samo jak w serialu Ted Lasso, ponieważ większość takich scen właśnie wewnątrz czy pubu, czy mieszkania Teda kręcono w studio w Londynie i tak w ogóle się często robi w filmach czy serialach, że wykorzystuje się właśnie gdzieś fronty zewnętrzne, jakieś takie plany, a jeżeli chodzi o wewnątrz, to wszystko jest kręcone w studiu, ale klimatem ten pub z serialu przypomina. Myślę, że warto zaliczyć taki pub będąc w Londynie, bo to jest właśnie taki bardzo angielski klimat. Minus jest taki, że wszędzie w ogóle w tych pubach jest bardzo gorąco. W ogóle stwierdziliśmy, że Londyn nie jest do końca super przygotowany na takie fale upałów jak teraz.
No i w większości miejsc nie ma klimy, albo jest taka bardzo lekka, że jak jest trochę więcej ludzi, to w ogóle tej klimy nie czuć, więc to jest minus, ale poza tym jest fajnie. My zjedliśmy obiadek, napiliśmy się piwka i wracamy powoli do centrum Londynu, do naszego hotelu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu, cieszę się, że spędziliście ze mną już kolejny raz, kolejny rok mojej urodziny. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, zostawcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał i widzimy się już w kolejnych materiałach. Pa, pa!